Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Hiroshi PlayStation Move. Tak, jej, wreszcie. I w dzisiejszym odcinku powiem, dlaczego tak bardzo mało materiałów jest ostatnio. Góra, dół. Więc tak, jak zacznę oczywiście, jak będziemy już w poziomie, no to już mamy Paryż, tak, co ostatnio skończyliśmy. I mamy wziąć town. O nie, a to jest uwolnienie tego, dobra. Bentley i lecimy. A więc dlaczego ostatnio jest tak mało materiałów, dlaczego się tak rzadko pojawia cokolwiek, praktycznie max 3 materiały na tydzień wychodzą. I już wam śpieszę z odpowiedzią. Jak wiecie, zaczął się rok szkolny. Ja jeszcze chodzę do szkoły. Będzie mnie to czekał przez jeszcze następne co najmniej 3 lata. I po prostu mam 3 dni pod rząd, kończę po 8 po 8 godzinach lekcję i ostatnią rzeczą, jaką chcę robić na serio, nagrywanie. Oczywiście czasem mam humor, czasem nie. To też jest zawsze coś. I po prostu to jest trudne do przewidzenia, kiedy mi się chce nagrywać. Ja nie chcę robić tego na siłę, żeby właśnie nie było takie robisz na siłę, lesby, bo ty tylko dbasz o kasę, jesteś taki, siaki i owaki. No, a więc co Pixel robi w tym momencie? Po prostu nagrywa weekend, no. I dosłownie weekend to jest jedyna moja tak naprawdę pora, gdzie ja mogę nagrywać cokolwiek, bo po prostu, no serio, to nie jest takie, że tak to nazwę, proste, no trochę. Tak, niby proste, przecież wystarczy, że sobie pójdziesz, przecież włączysz nagrywanie, nagrasz, no to nie jest jakieś takie super dupe. No ale dobra, no, jakoś szkołę jeszcze można ogarnąć, co nie? No, niby jakoś można ogarnąć, niby nie, to już pozostawiam wam do stwierdzenia. Lecz jeszcze jest taka opcja, że zacząłem pracę. Taką jakby no dorywczą trochę nie. I po prostu pracuję w czwartek i piątek. Znaczy w środę i piątek, sorry. W środę i piątek, więc wtedy też nie mam czasu, bo mnie praktycznie cały dzień w domu nie ma, bo najpierw jest szkoła, później właśnie ten... To moje po prostu tam praca i no nie mam, więc... Jak jeszcze szkołę da się ogarnąć, to mam wolne praktycznie tylko, znaczy wolne, no właśnie poniedziałek, wtorek i czwartek, no nie licząc weekendu jeszcze. A więc, no po prostu weekend jakoś, no mówię, nagrywam. Czy mi się nie chce, czy nie, bo chcę, żebym po prostu, żebyście mieli jakiekolwiek materiały. Po prostu robię to, na co mi przychodzi ochotę. Dostaliście chyba ostatnią pogadankę, bo to mam zmontowane na ten moment, więc to dostaliście o Forces, więc mam nadzieję, że to jest fajnie. Mówię, tak to postaram się dużo rzeczy nagrywać, żebyście mieli. Najprawdopodobniej wyjdzie tak, że będę po prostu musiał w weekend nagrywać spory zapas na właśnie cały tydzień i po prostu to montować w tygodniu, bo montaż to jest pół biedy. Jak to nie jest coś wielkiego, jak na przykład Shadow the Hedgehog albo pogadanka, to jest spoko, to mogę to sobie zawsze zmontować, przejdę sobie zamulony od 20 do domu, o 8 po południu sobie przyjdę do domu i mogę sobie zmontować na szybko i zostawiać to na noc i na drugi dzień to wysyłam, proste. No już tak nie jest łatwo, jeśli jest... Co jest? No już tak nie jest łatwo z czymś, co więcej zajmuje mi do zmontowania. Na przykład taka pogadanka. No i dlatego pogadankę zazwyczaj nagrywam ją w weekend. Znaczy, nagrywam na przykład w piątek albo w sobotę i edytuję najprawdopodobniej w ten sam dzień, albo w niedzielę. Więc najprawdopodobniej takie materiały
Muszę powiedzieć, na pewno nie odpuszczę sobie takich większych materiałów jak Shadow. Broń Boże. Już tym bardziej jak mam hype na Forces. Znaczy Forces mieć nie będę, ale no zapraszam do Michała, do pomidorowego.pl, który w dzień premiery Forces prawdopodobnie będzie miał stream. Ja tam będę na czacie lub głosowo, nie wiem. Nie wiem jak się Michał zgodzi albo jak to zrobimy, ale no będę jakkolwiek tam na streamie, żeby tak być na świeżo z Forces, żebym chociaż wiedział co tam jest. Więc zawsze można. Zapraszam na dzień premiery do pomidorowego.pl i tam będzie stream z Forces. A u mnie będzie już później, dużo później Let's Play z Forces. Oczywiście gdy tylko dostanę PS4 nagrywarkę, to goddammit, to robi się w tym momencie Let's Play. Bo sobie takiej okazji nie przepuszczę. Nie ma bata. Jak to mówię. Dobra, tu mamy zrobione. Wyzwanie. Więc mówię, no. W weekend prawdopodobnie będę nagrywał dużo, żeby mieć na cały ten tydzień. Może nie, że każdy odcinek codziennie. Znaczy, każdy odcinek codziennie. Że codziennie jakiś nowy film leci. Nie ma tak dobrze. Najprawdopodobniej będę robił tak, że będzie co drugi dzień film. Tak jak to było dotychczas. Więc licząc od poniedziałku, będzie w środę odcinek, w piątek odcinek i w niedzielę odcinek. Więc tak, cztery filmy w niedzielę nagrać. Znaczy w niedzielę, w sobotę i tyle. Taki jest plan. Jak to wyjdzie, nie wiem jeszcze, mam nadzieję, że się uda. Dziś wiem tylko tyle, że nagrywam dwa filmy, biorąc pod uwagę, że nagrałem pogadankę z Forces. Więc po prostu nagram właśnie teraz PlayStation Move Heroes i prawdopodobnie potem będę nagrywał jeszcze Shadowa. Tak, z Shadowem to będzie już trudniej, bo muszę to przetłumaczyć, ale sądzę, że w czwartek mogę poświęcić tam dwie godzinki na tłumaczenie Shadowa. Nie widzę żadnego problemu. Chyba oczywiście, że będę padnięty. Wiecie, no na... liceum to jeszcze by było w miarę spoko, ale no jak się jest techniką, to trochę jest więcej do roboty. Tak od razu was zastrzegam, jak chcecie iść do technikum, że porównanie do liceum to nie jest za fajnie. Znaczy, nie jest za fajnie, no liceum ma bajkę po prostu w porównaniu do technikum. Już nawet nie mówię o zawodówce. O zawodówce w ogóle nie mówię, bo to tępie trochę, ale no. No cóż. To, że mi się nie podoba, nie znaczy, że wszyscy mają tak robić jak ja każę, czy coś. Jestem jakimś panem władcą. Tu mówi moją opinię, że mi się nie podoba ogólnie pomysł zawodówki. Znaczy tak, niby jakieś tam zawody, żeby po prostu były, to są tak naprawdę, ale... Jeszcze nie jest tym potrzebne. Już lepiej by się działo, jakby przeczytał gimnazjum. Ale jestem wredny, zaraz się ktoś na mnie obrazi i tyle będzie. Dobra, ale ja to sobie tak chodzę i zaraz przegram. Bo nie oddaję tych weebli. I w sumie mam wszystkie weeble. Więc mogę iść do... pani Weeble. Pani Weeble. Pani Weeblowej. Czy jest? Nie. Okej. Więc masz, pani Weeblowa. Wszystkie naraz. Oh yeah! Jej! Mamy trofkę. Fajnie jest tak zdobywać trofki na Let's Play. Dobra. 9 minut. Ja cię kręcę, ale mi to szybko idzie. No nie, uwagam, że jest coś jeszcze innego, bo mi się tak bardzo nie chce tego robić. Nic, really? Damn it! Więc w ogóle, jeżeli w tym odcinku przejdzie już cały Paryż, to pozostanie nam tylko jeden, max dwa odcinki, bo ten drugi to będzie w sumie taki bonus bardziej niż jakkolwiek
dosłowny odcinek. Ucieczka z więzienia. Więc będzie fajnie. Wydostań kibiców z tych klatek. Ale dobra. Let's do it! Co to będzie? Obrona wieży. Ale zaraz, czy ja coś tego nie robiłem? Nie, to jest zbieranie Weebli. A to jest dużo lepsze w takim bądź razie. No to zarąbiliście w takim wypadku. To co ja się nawet ubałem. Ja takie rzeczy chcę robić. Ja mam przecież cela jak ten ma... Nie no, na gejdzie nie mam cela. Dobra, nieważne. Bo jeszcze się ośmieszam. O, tam jest Glibertropia. Aha, jest oczy strasznie. O, jest sanowa. Dobra. Za milionowym razem, bo mi się nie dostrzelić. Ja to wszystko nawalam i lecę, wygrywam to zaraz, kurde, bele. 15 tylko Weebli, kibiców, whatever. Nie jest tak dużo. Jakby było 30, czy co? To by było dużo. Hitbox tych kibiców jest strasznie dziwny. Tak wam powiem, że jest ogromny po prostu. To jest mój największy taki defekt, że po prostu on jest ogromny. That's what she says. A tu coś jest, tak. Myk. Jeszcze. Tak, jeszcze jedna klatka. Gdzie jest? Tutaj. Myk. GG! To będzie bardzo krótki odcinek. Podczas gdy poprzedni mi zajął pół godziny całe, a zrobiłem bardzo mało wyzwań. Więc... To coś mówi. Dobra, co teraz mamy? Uwalnianie, tylko że... dużymi postaciami. Okej. Trzeba się przygotować. Uff. Dobrze, że nie widzicie mojej kamerki czy coś. To było żałosne. W sumie ciekaw jestem, czy dałoby się jakoś zmodować kabel od PlayStation Eye, żeby tak odczytywało informacje do PS3 i do komputera. Połączyć kabel. Pewnie by się dało, ale mi się nie chce. Musiałbym kiedyś to odczaić. I mógłbym kiedyś zrobić takie V2 i myk. Mogę sobie tak łazić. Chcemy robić kamerka, co byłoby trochę... O, tak cię mam. Dobra, więc mamy napełniać te rakiety. I będzie fajnie. W ogóle czemu ja nie używam tych super ciosów? One są lepsze. Mają wszystko na hita prawie. Jo. Nie. To jest tak fajnie, jak on tak leci. Dobra, więc teraz lecimy. Tutaj. I aktywujemy. Wszystko. Żeby odleciało. Tak naprawdę mógłbym chrzanić te wszystkie wyzwania i po brązowym medalu odpuszczać je sobie, ale... tam no. A gdzie jest wszystko? Halo? Okej, chyba idę dobrą drogą. I guess. Okej. Szedłem dobrą drogą. Tu muszę iść! To się nazywa wejście z zaskoczenia. O. W ogóle ktoś mi powie, z czego jest ten guzie? Ojen, jaki spadek klatek, jak wiele to był. Jak na streamach Pixela. Przydałoby się życie. Tak. Nie zmuszam, ale by się przydało.
Oju. Dobra, potrzebuję tego zwolnienia czasu. Dobrze. Teraz się boję. Do roboty trzeba zdobyć złoto. I myk. O, ja tu mogę blokować. Fajnie, fajnie wiedzieć. Teraz się dowiedziałem, że jest przycisk blokowany. Nie no, spoko. Jeszcze tylko jedna rakieta? Zbieramy to sobie trochę, bo trochę tu tego zostało. Zakładam, że tu musimy iść. Spoko. O, Agorian, jak słodko. Tak to się robi. Gigantyczne lanie, co? To było za mocne drogę. Tak się dał po tych dwóch ciosach praktycznie. Myk. Myk. Gdzie myk? Myk. Myk. Dammit. Just die. Jaki spad... Ja cię kręcę, to już... Co tu się otwala? Teraz. I did it! I saved the world! Wypuszczasz nasze wible! Chciałem powiedzieć. Model Slime mi się bardzo podoba. To jest zdecydowanie lepsze niż to, co było w tych grach na PS2. W ogóle teraz sobie ugrywam trylogię Slime, no widzicie, w sumie też trylogię Jacka i Daxtera. To jest nawet spoko, przyznam. I jakby ktoś... Jakby zaraz coś pisał, ale przecież ta trylogia Jacka i Slaya są okropne na Wicie. W ogóle te wszystkie trylogie są okropne na Wicie. Nie jeśli macie przerobioną Witę i zoverclockujecie ją. To jest wtedy miód. Stałe 30... Mówię sobie 30 FPS-ów, ale no przynajmniej jest stałe i jest, można grać. Więc jest bardzo dobrze i tak sobie na razie ogrywam. O, i tam była moneta. Slaya. Nie wiem, po co moglibyśmy się tak wszystko rozwalać. W ogóle nie wiem, czy to tłumaczyłem, nie pamiętam już, ale każda postać ma swój jakiś collectible w swoim świecie. Ratchet ma złote śrubki, Sly ma ten, jak to się nazywa, monety i Jack ma precursor orbs. Orby prekursorów. Wziąć? Halo? Aha, mam ratować Weeble. Okay. I guess. Ale co mam co zrobić? A dobra, to jest Weeble. Weeble? Czy tu Weebelku? Co teraz? Hey, co się tu dzieje? What the hell? Co to było? Mamy problemy techniczne. Co to było? Halo. Ja. Oddam jej, żeby po prostu mieli więcej czasu. Jakby mi się skończył czas, to trochę taka dupa była. No co ty robisz? Kim ty jesteś? Dlaczego ty... Ty jesteś jakimś bossem? Co, już nie pamiętam. Nawet. Tu nic nie ma, nie mogę tu przejść. To jest OP broń. Jakby coś takiego było, raczej, znaczy jest parę broni podobnych do tego, to był, ale taka OP, że ma wszystko na jednego hita, to by było nieźle. Easy. Cały czas. Cały czas na ludzie. Myk. Myk. Wszyscy czekają na sąsiadów. Oj, zebrałem monetę. Złota moneta. Myk. Chyba musimy dostarczyć każdego Weebla po kolei, jak mi się wydaje. Myk. Nie możemy go po prostu, nie możemy go po prostu tak zebrać sobie. Znaczy chyba nawet by nie starczyło czasu, bo nie ma tutaj też jakoś fest dużo tych... jak to się nazywa? O, tych klepsydr. Nie ma.
tutaj jakoś dużą ilość. Gdzie mam iść? Teraz? Jakaś pomoc? Cokolwiek? Byłoby miło. Dobra. Dobra. Chyba tu muszę iść. No czemu ty mnie atakujesz? Ty jesteś jakimś bossem, co nie? Bolało. Dzięki. Stary. Oni coś mówią i tego nie słyszę i to jest słabo. Dobra. Jeszcze mi 3 whip zostało. Okej. To jest ciekawe, I guess. Masz kolejną. I myk. Lecimy tutaj. Mamy jednego liderka. Pozostał nam jeszcze jeden syn. Dobra. No to jakieś fale przeciwników. Bo ja cię kręcę. Co tu się dzieje, kurde. Możemy sobie już tu zejść. O, cię panie. Jeszcze jakby tak wystrzelił. Jeszcze jakby taki był błąd, żeby mnie wystrzeliło tam na górę, to by było po prostu świetne. I że nie mogę wrócić, bo się ten sam skrypt nie aktywuje. No i dupa. Dłuższy czas. O! Jesteś bossem. Teraz już jestem pewien. Takim pseudobossem w sumie. Myk. Come and get some! Ha! Oh, come on. Myk! Kurde, chciałem ciebie też zaraz, dobra. Nie przypominam w ogóle sobie takiej walki. Co, ja to pomijałem, czy co? No nie, no dajcie już mi spokój. Ja już chcę to skończyć, okej? Już? Dzięki, kurde. To było nudne już. To chyba nie jest ostatnie wyzwanie, co nie? Jest! Udało się! Hell yeah! Dobra. Teraz. Jakieś nowe wyzwanie? Czy coś, czy już skończyliśmy? Zostały nam 3 wyzwania. Może jednak nie starczyć mi czasu! Wiecie co? Bardzo mi się już tego nie chce. A więc dzięki wam za oglądanie. No, na Paryż jeszcze zostawimy czas. Może że z Glibertropią zrobię. A jak na razie, no dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Control!